Pixar w pudełku. Ciałem możemy wyrazić wiele emocji, ale najbardziej lubię tworzyć ekspresyjne miny. Świetnie jest odkrywać, jak twarz wyraża emocje czy myśli. Każda mina składa się z tylu szczegółów. W ćwiczeniu będziemy rigować minę bałwana. Przydadzą się nowe deformery. Najpierw skalowanie kierunkowe, czyli możliwość skalowania w jednym, wybranym kierunku. Skalując kapelusz przy użyciu deformera Scale Y, uzyskamy cylinder. Skalując twarz deformerem Scale X, poszerzymy ją. Potrzebujemy też deformerów ścinania. Tak jak deformery skalowania kierunkowego działają w określonym kierunku. Są też deformery obrotu, przesunięcia i skalowania, które już znacie. Tak jak poprzednio, idźmy od ogółu do szczegółu. Obróćmy głowę, a potem przesuwajmy i obracajmy kapelusz. Pamiętajcie, kolejność ma znaczenie. Sprawdzajcie to w trakcie pracy. A w następnej lekcji napiszemy program, dzięki któremu zrobicie postać.